Kolejną rodziną w Harleju to są Wirody, rodzina Wirodów. W tej rodzinie są dwa motocykle. Tutaj mamy przykład Nightroda. Nazwa się stąd, że silnik mamy czarny. Jak widać, sama bryła jest zbita, zwarta. Widać, że jest najbardziej dynamiczny motocykl. Akurat ten model w standardzie ma 122 konie, więc jest najszybszym, standardowym, najmocniejszym Harleyem. Rodzina Wirodów charakteryzuje się tym, że widać, że jest sama w sobie sportowa, ma dość agresywną sylwetkę. Jest to motocykl wodony cieczą i kąt rozwarcia w cylindrach jest inny niż dla pozostałych Harleyów. Tutaj jest 60 stopni, a klasycznie w Harleyach to jest 45 stopni.